Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i proszę państwa, dzisiaj jak widzicie po tytule, będzie paczka 84 plus razy 20, dokładnie. Do tego przejdziemy za jakiś czas. Oprócz tego będziemy sobie testowali również Lozano, którym już grałem. Zaraz wam powiem, jak się mi nim grało. No i oprócz tego, no, spróbujemy wbić G3 w dzisiejszym odcinku, ponieważ bilans wynosi 12 do 5, a był już bilans 10 do 1. Tak, był bilans 10 do 1, ale niestety się, kolokwialnie mówiąc, zesrało. No ale cóż, słuchajcie, tak to już musiało być. Stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest daily. Generalnie kiedy to nagrywam jest godzina 11 rano. Miałem nagrać to wczoraj wieczorem, ale niestety zasnąłem. Także mam nadzieję, że nie będzie to jakoś miało dużego wpływu na naszą grę, bo jednak chcę wbić do G3 dzisiaj. Więc tak, zagrałem sobie ten pierwszy mecz. Plus jest taki, że prawdopodobnie, no raczej na pewno będzie pierwsza ranga, ponieważ musiałem robić te swapy. Mamy prawie 15 tysięcy punktów, więc myślę, wydaje mi się, że raczej pierwsza ranga jest już zabezpieczona. I co? Przejdźmy do Food Champions, słuchajcie. Przejdźmy do Food Champions. Dwa winy do G3 nam zostały. No i co? Aktualnie tak wygląda nasz skład. Zmieniłem formację. W sensie w grze oczywiście to jest nadal 4-2-2-2, ale zmieniłem formację na 4-3-3-3. I są zmiany. Znaczy tylko jedna zmiana w sumie, z tego co widzę. Jest Lozano oczywiście. Lozano jest na pełnym zgraniu. Zagadu, który dostanie upgrade'a, ponieważ Borussia wygrała 3-1 z Bayerem, więc bardzo mnie to cieszy. Nie wiem jeszcze kiedy dostanie tego upgrade'a, mam nadzieję, że jak najszybciej. I Oblak, który nie jest na pełnym zgraniu, ale mimo tego, że nie jest na pełnym zgraniu, mamy 100 zgrania w tym składzie, co jest dużym plusem, ponieważ chyba ilu z raz? 2, 3... 4 karty bez zgrania, a i tak jest 100 zgrania, więc dla mnie to jest już naprawdę sukces. No i Lozano, bo ja mam naprawdę świetnie się nim gra. 12 meczów, 9 bramek, 3 asysty. No wiadomo, gdybym miał 5 sztuczek, byłby kompletnym skrzydłowym tak naprawdę. No ale niestety nie można mieć wszystkiego. Ale mimo tego jest naprawdę świetną kartą, którą zrobiłem tak naprawdę za darmo. I co, zagrałem sobie ten meczyk, potem wam pokażę tę paczkę 84x20. Najpierw pora położyć fundamenty pod wbicie G3. Lecimy. Messi, jest też Lozano, De Jong. O nie, De Jong jest bardzo dobry przecież. Nie jest aż tak źle jak mogło być, ale też nie jest jakoś mega łatwo. Do boju, Polacy. A propos Polaków, Robert Lewandowski wczoraj pobił rekord. Proszę państwa, Polska górą. Fajnie gdyby tak jeszcze to się przełożyło na Euro, nie? Żebyśmy mogli coś zrobić na Euro, bo jednak wiecie, były też obawy, że będzie jakaś kontuzja lewego i nie będzie ani rekordu, ani Euro. A może być i rekord, i może być na przykład... No wiecie, z grupy raczej... Nie chcę mówić, że jest pewne w wykonaniu Polski, aczkolwiek no byłbym troszkę zdziwiony, gdybyśmy nie wyszli z grupy. Bo jednak z tego co pamiętam, 3 zespoły wychodzą z grupy, nie? Więc no jak na 4 zespoły 3 wychodzą, no to ja nie chcę zapeszać, ale... Ale wiecie. Jezu, gościu. A wiesz, że może na moją połowę też pójść? Okej, będziesz ciągle podawał. Jeden z tych meczów typu chyba nie będę miał piłki przez dłuższy czas. Jezu, człowieku, gdzieś tak chce. Dawaj, Lozano. Masz 99 tempa. Musisz być szybszy niż De Jong. Czemu? De Jong też jest szybki, ale masz... Lozano ma 99 tempa. No tak logicznie rzecz biorąc, powinien być chyba szybszy, nie? Nie może tak to wyglądać. Carlos Alberto kontra... Ale tu jest dużo naszych zawodników. To będzie dośrodkowanie. Na Nazario, ale Courtois to było zbyt głębokie dośrodkowanie, niestety. Dobra, no wreszcie trzeba jakiś kontratak wyprowadzić. Naprawdę, bo gość gra niesamowicie nudną piłkę. Chciałbym mu pokazać, jak należy robić akcję, proszę państwa, więc zobaczmy, idźmy sobie na skrzydło. Komu mogę podać? Mogę podać Balakowi, ten odegra do Neymara, ten odegra do Balaka, bo nikogo tutaj innego nie ma, kurde. Okej, może teraz. Lozano, De Jong. Cristiano Ronaldo, dziękuję bardzo, świetna przykładanka i mamy 1-0. I tak się robi akcję, proszę państwa, tak się robi akcję w tej FIFA. No nie jakieś... Nie, Mukiele, no przecież raz cię odeślę na ławkę. Pobierz, na zielono uderzył. Chyba się zdenerwował. Okej, Neymar, ale tu nikogo nie ma. Jest Lozano. Lozano i Fofana niestety. No dziwny jest to mecz. Nie wiem w sumie, jak mogę, nie wiem co mogę o nim powiedzieć. Mieliśmy pewnie mniej strzałów, tak mi się wydaje. No ale najważniejsze, że mieliśmy ten jeden celny strzał, który zakończył się bramką. Dwa strzały, to jest wspaniałe widowisko, proszę państwa. Oho, czy to jest akcja bramkowa, moi drodzy? Chyba tak. Chyba... Neymar, spokojnie, 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 spokojnie. Tu jest Balak, który może podać do Cristiano Ronaldo. Świetne zagranie Balaka, 2-0. Ale to jak znalazł tego Cristiano, nie? To już swoją drogą, bardzo ładne podanie. Jesteśmy coraz bliżej 13 zwycięstwa i coraz bliżej G3. A Cristiano Ronaldo jest coraz bliżej hat-tricka i to się może wydarzyć. Aj, ruszył się w dobrą stronę. I zagadł. Nie no, gość po tym upgrade'zie będzie przecież totalną ścianą. Już jest, to co będzie po upgrade'zie.
Okej, okay, niedobrze. Oblak broni, jezu, no taki strzał De Jonga obroniony przez Oblaka to już jest... To jest coś, bo jednak De Jong ma tak wspaniałe strzały. Nazario, czyżby 3-0? 3-0, dziękuję bardzo. O, także 3-0 mamy Rage Quit, słuchajcie. Zaraz będzie mecz o G3, a zanim do niego przejdziemy, to pokażę wam oczywiście paczkę 20x84+. To jest nasza największa szansa na trafienie jakiegoś fajnego toca, powiem tak, więc słuchajcie, te 3 słapy przepalamy na paczkę 20x84+. No to jest najlepsza chyba paczka póki co w grze, tak mi się wydaje. Myślę, że to jest chyba odpowiednie stwierdzenie, więc słuchajcie, paczucha, 20 piłkarzy, 84+, no i tu musi być walkout. No nie widzę innej możliwości niż walkout tak naprawdę, oczywiście niebieski walkout, nie? Więc paczka się otwiera. Jest Team of the Season, okej, okay, pewnie kto będzie z Ligi Włoskiej, okej, okay, Portugalia. Musieli to zrobić, to musieli mi tak steezować, a może Cristiano, nie, Rafa, to jest bardzo fajna karta tak naprawdę, Rafa 9-1. Minus jest taki tych toców Serie A, że one są razem z tymi z Ligą Portugalską, nie? Ale ten Rafa, no słuchajcie, z ławki wygląda nie najgorzej. Zobaczymy co jeszcze jest w tej parce, bo oczywiście to nie koniec, może jeszcze jakiś Team of the Season, wszystkie... Okej, okay. No pewnie się go przepali, mi się wydaje, że będzie przepalony, oprócz niego Otamendi, Palinia, Oblak, Van Dijk, Kane, Sterling, także fajne karty, powiem wam, fajne karty, jeszcze duplikat mamy, w postaci Varana, ale niestety tego Varana, że nie, w sumie powiem wam dobrze, bo chcę zrobić tego Lozano, jeszcze jestem przedem, jak zrobiłem Lozano, nie wiem, czy już go zrobiłem, czy nie, okej, okay. Wydaje mi się, że raczej było warto zrobić tę paczkę, i co, to tyle chyba z mojej strony, tak więc jak sami widzieliście, słuchajcie, niestety nie było Team of the Season seria, co mnie troszeczkę zasmuciło, bo no chciałem kogokolwiek seria, no ale jakieś tam tocy z Ligi Portugalskiej leciały i większość z tych kart, w sumie, które widzieliście, właśnie poszło na przepałkę dla Lozano, bo tego Lozano zrobiłem chyba z tego, co pamiętam, praktycznie za darmo, więc no był to, taki był plan właśnie, żeby otworzyć tę paczkę, mieć jakieś karty, w razie czego takie wyżej ocenione, no i też niektóre z nich przepalić właśnie na Lozano, którym sobie właśnie teraz gramy. No dobra, to co teraz? Co teraz? Co ma nasz oponent? Okej. Okay. Strzelam, że te trzy karty, czyli Vatlik, ten PO i Kluivert będą Jezus. Po prostu nie będą grali. I wchodzi Isak. I to tyle? Jeszcze Rodri, okej. Okay. Rodri za zadania. I to tyle. Na bramce nadal będzie Vatlik, więc zobaczymy, jak będzie bronił. Świetnie, De Jong. Kto się szanuje? Lozano do Cristiano, ten do Nazario. To jest faul, chłopie. Nie tak agresywnie. Co jest Mukiele? Co to było? Chłop nagle... Nie wiem, co tu się stało. Okej, okay. Lozano, dawaj. Jesteś turbo szybciutki, Lozano. Pamiętaj, mam pomysł. Neymar! No i prosto Vatlika. Ja celowałem po długim słupku. A ładne dośrodkowanie Lozano, też warto o tym wspomnieć. Nazario... Po długim. Ale czemu w środek? Znowu, ja celuję po długim słupku, non-stop, a oni się mnie nie słuchają. De Jong. Schodzisz na prawą nogę po dobrze. Długim słupku. Tak należy strzelać. Po długim słupku. Bridget to jest trik, którego tak nienawidzę w tej grze, naprawdę. Kurde, ten mecz jest, widzę, że ten mecz jest do ugrania, ale ja muszę się nauczyć, żeby nie dawać się robić przez te bridge, bo te bridge to jest fatum, moje osobiste fatum. Nie, no bez przy... Dawaj, Nazario, to jest akcja bramkowa. To jest, słuchaj, akcja bramkowa po długim słupku. Nie, on się ruszył. Nazario, no, wreszcie wpadł, dobra, jeszcze jedna bramka. W tej połowie pewnie już nic nie wpadnie. Ale jest bramka do szatni, 3-2, no... Frustrujący mecz, naprawdę, strasznie frustrujący, bo gość miał 3 strzały, 3 celne, wszystkie wpadły. 6 strzałów, 6 celnych, tylko 2 bramki, dwie bramki. Lozano, ale świetnie podkręcił, nice, 3-3, asysta chyba Nazario? Już nie pamiętam, ważne jest to, że Lozano z brameczką w dzisiejszym odcinku zasłużył, bo naprawdę dużo robi w ataku, według mnie jak najbardziej zasłużył. No i z lewej nogi to uderzył, nie? Więc mimo wszystko 4 słabszej, całe szczęście, że się to udało zmieścić. Jezus, o Jezu, jaki wylew, Boże, jaki wylew, De Jong! Boję się. Idź z tym bridge'em, chłopie, naprawdę. Jeśli jeszcze raz zrobisz bridge'a, to nic ci nie zrobię, ale bardzo mnie to denerwuje. I Mukiele, świetnie. Nazario! Jest! Zmieścił, dobra, mamy to, 4-3. Mamy mały comeback, słuchajcie, jest mały comeback robiony.
szczerze, nawet mi się nie chce nic mówić na ten temat. Po prostu gość mógł jeszcze na luzie wrócić w tym meczu, ale wychodzi po bramce na 4-3. Nie wiem, to w Champions jest strasznie dziwne. To jest w ogóle, powiem wam ciekawostkę, to jest 8 rage quit w tym w Champions, a zagrałem 19 spotkań. Nie wiem, nie wiem, co się dzieje z ludźmi w tym w Champions, ale okej, słuchajcie, wygrywamy. Mam nadzieję, że coś fajnego dzisiaj wyjdzie. Możliwe, że dzisiaj wyjdą piki w sumie. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie. To jest Dailwin. Nie wiem, czy to powiedziałem. Nieważne. Zostawcie apeczkę w górę. Widzimy się jutro. Trzymajcie się, do usłyszenia. Adios.